19 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbył się wernisaż i finał konkursu malarskiego Interpretacje. W tym roku tematem był pamiętnik. Na konkurs zostało nadesłanych ponad 50 prac wykonanych w różnych technikach przez artystów nie tylko z najbliższych okolic Piastowa. Jest to 25. przegląd, już bardzo taki jubileuszowy. Prac w tym roku było 50 kilka. Z całej Polski można powiedzieć, oczywiście głównie z naszego rejonu, czyli głównie województwo nasze stołeczne, ale i nasz powiat i okolice. Jury musiało wykonać bardzo ciężką pracę, aby wybrać najlepsze obrazy, które musiały mieć odpowiedni format oraz jak najlepiej odzwierciedlać zadaną tematykę. Każda grupa oceniających ma swoje kryteria, ale one są tak ogólnoplastyczne, że bardzo oczywiste. No głównie chodziło o trafną realizację tematu, który proponowaliśmy. Temat pamiętnik i tak jak mówiłem na otwarciu wystawy, jest to coś innego niż czy pewna suma dziennika i wspomnień, a jednocześnie notowana ze środkami plastycznymi. I głównie chodziło o to, kto najtrafniej, najbardziej tak podniecająco, ekscytująco potrafił przekazać to na obrazie o tych formatach, o których tutaj myśmy prosili. Konkursy organizowane przez MOK Piastów cieszą się bardzo dużą popularnością, o czym świadczyć może ilość nadsyłanych na nie prac, jak również to, że właśnie odbyła się 25. edycja tego wernisażu. Różnego rodzaju konkursów w okolicy jest dużo, a my od tego ćwierćwiecza w zasadzie za każdym razem mamy powyżej 50 chętnych do pokazania prac, także wydaje mi się, że to jest dobry rezultat. Wystawę można oglądać do 13 maja w sali kolumnowej. Wstęp jest bezpłatny.